Dzień dobry Państwu, chciałbym Państwa serdecznie przywitać na 17 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum. Pozwolę sobie odczytać porządek. Punkt drugi przyznanie, punkt drugi o niniejszym czynie. Punkt trzeci przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty informacja z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt piąty podjęcie uchwał w sprawach. Punkt pierwszy. Zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiszewice. Punkt trzeci regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Wiszewice. Podpunkt czwarty. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wiszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Podpunkt piąty. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem na okres 10 lat pomieszczeń o powierzchni 164,2 m2 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Jana Chrystusa-Mabaska 33 w miejscowości Wiszewice, stanowiące własność gminy Wiszewice. Podpunkt 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Wiszewice z dotychczasowym najemcą na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Tutaj chodzi na podpunkt 7, czyli uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. I punkt, czyli jeszcze raz. Drodzie mam podpunkt 7. zmniejszamy o 165 294 zł.
Uchwała Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy finansowanej z 2010 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala za następuje. Paragraf 1 punkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 20 924 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 13 45 353 zł 55 groszy. Z tego podpunkt 1. Dochody bieżące 11 420 2 zł 60 groszy. Podpunkt 2. Dochody majątkowe 1 625 350 zł 95 groszy. Paragraf 2 punkt 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy rokowego 145 370 zł. Zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 13 613 673 55 groszy. Z tego podpunkt 1. Wydatki bieżące 10 832 698 zł 60 groszy. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe 2 780 947 zł i 95 groszy. Paragraf 1 punkt 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 166 294 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Plan przychodów po zmianach wynosi 966 124 zł. Paragraf 1 podpunkt 1. Zmniejsza się limit wydatków na realizację wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 491 zł. Punkt 2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 punkt 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 166 294 zł. Punkt 2. Planowany deficyt po zmianie wynosi 568 320 zł i zostanie pokryty. Podpunkt 1. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębnych ustawach w wysokości 411 366 zł. Podpunkt 2. Wolnymi środkami w kwocie 156 954 zł. Paragraf 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 343 459 zł. Paragraf 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym przyjęciem treści tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do głosu. Kto się wstrzymał? Przeciwnie nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Budziszewice. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej są konsekwencją zmian, które były dokonywane zarządzeniami wójta i obecną uchwałą, którą Państwo przegłosowaliście. Ponieważ no, jeżeli chodzi o wielkość dochodów ogółem bieżących, majątkowych, wydatków, przychodów, rozchodów, te dane muszą być zgodne z danymi, które wynikają z budżetu, z uchwały budżetowej. Dlatego też no, jest to dostosowanie się wielkości do tych zmian, które były w okresie od 4 września do chwili obecnej dokonane. Tu jest to szczegółowo omawiane na komisji, więc nie będę już tak treści uchwały. Przekazuję. Bardzo proszę o przeczytanie komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Zdrowia, Administracji, Kultury i Sportu. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu tej uchwały. Jeszcze nie ma jakichś pytań, przekazuję. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wieloletniej prognozy finansowej gminy Budziszewice? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Przeciwnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 3, czyli regulaminu utrzymania czystości porządku w gminy Budziszewice.
Skarżyce. No, regulamin, wszyscy Państwo otrzymali, jeżeli są jakieś szczegółowe pytania, ja poproszę Pan Marczyk. Bardzo proszę Przewodniczący Komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczy i Finansów opowiedziała się za przyjęciem uchwały. Komisja Śledcza Wydziału Gospodarczego i Kultury i Sportu przyjęła deklarację przyznania czystości i porządku na terenie gminy Budziszewice bez zastrzeżeń. Przechodzimy do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Budziszewice. Kto z Pani Panów Radnych jest za pozytywnym przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu czwartego, czyli rocznego programu współpracy gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi. Bardzo proszę o pytania w tej kwestii. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę Przewodniczącego o odczytanie. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 26 listopada opowiedziała się za projektem uchwały. Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Zdrowotnej, Kultury i Sportu zaakceptowali przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem rocznego programu współpracy gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5, czyli wyrażenie zgody na oddanie najem na okres 10 lat pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Szybicy Pasna w miejscowości Budziszewice. Czy jakieś pytania do tego są? Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji o odczytanie opinii. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 26 listopada 2020 roku członkowie komisji zaakceptowali projekt uchwały w tej sprawie. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu poparła projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Pani Panów Radnych jest za wyrażeniem zgody na oddanie na online znajdziemy na 10 lat pomieszczeń na ośrodku zdrowia. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Czyli wyrażenie zgody na zawarcie kolejną umowę najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Budziszewice z dotychczasową najemcą na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Proszę Przewodniczący Komisji o czytanie. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów opowiedziała się na temat tej uchwały. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu nie wniosła poprawki do projektu uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Kto z Pani Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem treści tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. To jest informacja, jak wygląda działanie podejmowane w okresie czyli to jest podpunkt 7. Przechodzimy do punktu 7, czyli w sprawie określenia w czasie spadek podatku od nieruchomości oraz zwolnień. Yeah.
wypowiadali się tutaj z kwestii przyjęcia sprawozdania za pierwsze półrocze, ale warto zwrócić na jedną rzecz, czy na dwie rzeczy uwagę, że gmina Budziszewice na koniec pierwszego półrocza planowała budżet z deficytem 734 614 zł, a wykonała z podwyżką 345 805 zł, czyli różnica między tym, co planowaliśmy, a wykonaliśmy, jest około 1 000 000 zł, czy nawet ponad 1 000 000 zł. Jest to związane z tym, że podjęliśmy pewne działania racjonalizujące wydatki tam, gdzie tylko się dało, te wydatki ścinające, będąc przygotowanym, żeby może nie przeczuwając, bo będąc przygotowany na to, że może się pojawić jakiś kryzys, dzięki temu mamy nadwyżkę. I druga rzecz, zaplanowała wynik operacyjny z nadwyżką, czyli zaplanowaliśmy różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 435 tysięcy, a wykonaliśmy z nadwyżką 852 tysiące, czyli też półkrotnie lepiej niż planowaliśmy. Mówię, czyniłem starania, żeby tak było, ale nie spodziewałem się, że uda się aż tak. To pozwoliło nam zwiększyć naszą zdolność kredytową. Mamy w tej chwili taką, która jest na poziomie 3%, a jest dopuszczalna 18%, czyli praktycznie sześciokrotnie możemy sobie na to pozwolić, żeby zwiększyć. Nie braliśmy żadnych nowych kredytów i nie planujemy w tym roku. A z sprawą do ostatniej sesji zakończyliśmy inwestycje na terenie naszej gminy, czyli przebudowę drogi Węgrzewica-Jęgorzew. Już ta droga jest też rozliczona. Zrealizowaliśmy wspólnie z powiatem ten odcinek drogi na Budziszewice-Mierzno. Myślę, że to też ładnie wygląda. Trwa realizacja kolejnej inwestycji odnawialnych źródeł energii w gminie Budziszewice, etap pierwszy. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji szkoły w Budziszewicach wraz z salą gimnastyczną. Miejmy nadzieję, że otrzymamy to dofinansowanie w formie też dotacji. 70% dotacji, 30%. Jesteśmy na piątym miejscu listy rankingowej na gospodarkę wodno-ściekową, czyli na tą hydrokorpię i na dalszą rozbudowę kanalizacji, czyli mamy tu bardzo duże szanse na to, że powiedziałbym nie szanse, ale pewną, że otrzymamy dofinansowanie w kwocie ponad 800 tysięcy złotych. Trwają intensywne prace projektowe dotyczące tej drogi wojewódzkiej Regny Budziszewice i z końcem października odbył się przetarg też na ten odcinek drogi przejścia przez Budziszewice w kierunku Załosia. Wiem, że tam kwota przetargu jest niższa od kwoty zamierzonej, czyli też powinno się tutaj udać rozpocząć te prace projektowe tutaj w kierunku Załosia i sądzę, że niebawem będziemy mieć, no niebawem to wszystko trwa, decyzje środowiskowe i rzeczy, ale będziemy mieć projekty i będziemy mogli ubiegać się o środki. Znaczy nie my, zarząd wojewódzki, ale mówię, nas to dotyczy, to dlatego się z tym utożsamiam. Jak Państwo widzicie, też powstała już stacja regazyfikacji. Ona jeszcze w tym roku jest planowana do uruchomienia. Być może uda się też już pierwsze budynki gminne podłączyć. Trwają też prace projektowe na temat dotyczące sieci gazowniczej w kierunku tej ulicy Leśnej i w kierunku straży OSP. Także następne budynki będą podłączane do gazu, wszystkie planowane. Praktycznie uzgodniliśmy całość obejmującą wschodnią część gminy, czyli Kamiekawic, Agnopol, Nepomucenów, dotyczącą światłowodu. Uzgodniliśmy wszystkie kwestie związane z projektem, firma wystąpiła. Jeżeli chodzi o światłowód do Budziszewic, to sama szkoła ma być planowana, że to będzie albo jeszcze ten rok, albo początek przyszłego roku. No, ta firma FIBE dosyć sprawnie to robi, no wiadomo, że pandemia trochę spowolniła pewne prace. To chyba takie najważniejsze rzeczy, jeżeli były jakieś pytania, bardzo proszę. Pierwsza kontynuacja tej drogi Budziszewice-Mierzno, bo tam nie została zrobiona. Druga rzecz, kiedy planujemy ruszyć, czy to w sumie pojazd, kiedy planujemy ruszyć z budową tej drogi Budziszewice-Węgrzowice. I trzecia rzecz, te rowy, które teraz się tam pogłębią w Budziszewice,
miejsca, czy to robi gmina, czy to bierze udział powiat? To znaczy, zacznę od ostatniego pytania. Całość tych prac związanych z udrożnianiem tych rok robi powiat. Przetarg odbył się gdzieś tam w miesiącu wrześniu. Wartość pracy jest około 40 tam tysięcy złotych, ale tutaj jako gmina absolutnie nic nie dokładamy. No po prostu po tych ulewach i podtopieniach czerwcowych prosiłem, żeby jak najszybciej się tą sprawą zająć. Ta droga jest planowana do przebudowy, w związku z czym ten ruch no, jakby nie będzie jakby zupełnie w każdym miejscu odtworzony, bo nie ma sensu robić tak, żeby za chwilę tam właśnie przebudować drogę. To zostanie zrobione właściwie, można powiedzieć, w takim typie, żeby po prostu wiosną nie było kolejnego jakiegoś tam nieszczęścia. Tak, tak. Teraz przechodząc do drogi Kiszewice Mierzno, no dobrze, Pan Radny nawet ten temat podjął. My jesteśmy w dużo gorszej sytuacji niż inne gminy, ponieważ no nawet teraz, jak powiat wykonywał projekt budżetu na rok 2021, w pierwszym jakby zamyśle, no wiadomo, że wszyscy się tam, ten budżet jest stosunkowo niewielki, wszyscy się niego winią. I gdyby nie wsparcie radnego z Lubowni, pana Piotra Kagarnicza, byśmy mieli problemy, żeby się zapisać w tym budżecie z tą drogą Kiszewice Mierzno. No, na szczęście sąsiad tutaj z gminy Lubownia nas wsparł i no, jakby zostało to zadanie wpisane, czyli ta droga będzie kontynuowana. Przepraszam, tam zacząłem się tam przez słowa. Jeżeli chodzi o drogę Węgrzynowice, w kierunku Kiszewice Węgrzynowice, to na ten rok 2021 planowane jest wymiana tego chodnika od straży do ośrodka zdrowia i ewentualnie, tylko z zastrzeżeniem, jeżeli powiedz znajdzie pod pieniądze, bo my jesteśmy skłonni dołożyć, rozpoczęcie już przebudowy tej drogi od ośrodka zdrowia w kierunku Węgrzynowice. Na ile pieniędzy powiatowi wystarczy, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Myślę, że będę mógł gdzieś tam w kwietniu na ten temat odpowiedzieć. Bo po pierwsze nie wiadomo, ile pieniędzy powiatowi wystarczy, ale po drugie nie wiadomo, jakie będą ceny przetargu. Jeżeli będą takie jak w tym roku, to myślę, że się uda sporo zrobić. W każdym razie etapami ta droga jest planowana w najbliższych latach do zrobienia. No, chcielibyśmy w pierwszej kolejności do Mierzna, już jest rozpoczęte i nawet przy tej nowej drodze ten dalszy odcinek już kiepsko wygląda. A tutaj też na pewno, jeżeli chodzi o chodnik, to będzie w tym roku robione i mam nadzieję, że od ośrodka w kierunku Węgrzowi jakieś pierwsze w przyszłym roku, 2021. Dziękuję bardzo. Znaczy teraz jest projektowanie. Jeżeli chodzi tutaj o same Kiszewice, to do szkoły już wiem, że jest projektowane. Nie wiem, jak oni sobie rozwiązują tą sprawę technicznie, ale w każdym razie jest plan, żeby do 2020 roku, czyli do 2022, czyli w ciągu 2 lat objąć światłowodem całą gminę. A jak to będzie etapowo robione? Myślę, że na przykład Kiszewice, czy może tutaj nawet ten fragment jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo jest dużo więcej mediów i może te prace projektowe dlatego dłużej trwają. Ale nie sądzę, żeby było tutaj na przykład później niż w projektach. No tam już właściwie wszystko po uzgodnieniu. Na to dofinansowanie całego tego obszaru obejmującego no właściwie sporą część powiatu domaszowskiego, ta firma w konkursie, jest to wartość projektu kilkaset milionów złotych, także no, myślę, że to sprawni. No, już nawet, że tak powiem, jakieś harmonogramy ta firma Fibena przysłała. Jeżeli będzie takie życzenie, to mogę na przyszłą sesję przedstawić. Tak jest plan. Tak jest plan. Tak. A ja mam pytanie, na jakim etapie są prace związane z otwarciem żłobka? To znaczy wystąpiliśmy do... No, mamy sytuację taką, jaką mamy i powiem tak, że dziękuję opatrzności, że tego żłobka może nie utworzyliśmy, bo nie otworzyliśmy, bo właściwie był on zamknięty, bo w większości gmin tam, gdzie funkcjonują, są w tej chwili zamknięte. Był plan, że w styczniu go uruchamiamy. Wystąpiliśmy do wojewody o przesunięcie tego terminu do czerwca. Czyli jakby mamy tutaj wstępną zgodę. No w każdym razie, jeśli chodzi o wszystkie uzgodnienia, już
sanepidem, strażą, z różnymi projektantami, wszystko to już mamy załatwione, a to była najtrudniejsza część do zrealizowania. No i pieniądze na to mamy póki co zabezpieczone, także myślę, że większego zagrożenia, bo że poza tym, jak będzie się rozwijała pandemia, to nie ma. Nie. Wystąpiliśmy do wojewody, wydaje mi się, że uzyskamy akceptację do przesunięcia terminu, no bo mamy jakby dwa terminy. No, no, dzieci się rodzą, nie? Dobrze. Ja mam do Państwu do przekazania dwie informacje, a mianowicie pierwsza o oświadczeniach majątkowych. Ponieważ podmioty zobowiązane do analizy oświadczeń majątkowych są zobowiązane przedłożyć Radzie Gminy informacje o osobach, które oświadczeń majątkowych nie złożyły lub złożyły po terminie oraz o nieprawidłowościach, jakie w tych oświadczeniach wystąpiły i o działaniach ewentualnie podjętych w kierunku tych nieprawidłowości. Wszystkie osoby zobowiązane do analizy oświadczeń informacje takie Radzie przedłożyły. Z informacji tych wynika, że wszystkie osoby, które oświadczenia złożyć powinny, złożyły, złożyły je w terminie i ostatecznie żadnych nieprawidłowości w nich nie stwierdzono. Druga informacja jest taka, że zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości wójt zobowiązany jest poinformować Radę Gminy o wyznaczonych przez siebie podmiotach, w których wykonywana będzie kara pozbawienia ograniczenia wolności wykonywania prac społecznych. Związek z oświadczeniami majątkowymi ma zbieżność z wolnie przewodową. Wójt w swoim zarządzeniu jako miejsce odbywania kary wskazał urząd gminy, zaznaczając, że będą to głównie prace porządkowe. Ale budynek urzędu. No nie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Kończę sesję Rady Gminy. Bardzo dziękuję wszystkim.